A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni. A cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc Go, by mieć powód do oskarżenia Go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy Go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, sumienie ich ruszyło. Wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych. I pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: Ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Rzekli wtedy do Niego faryzeusze: Ty sam o sobie świadczysz. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział Jezus i rzekł im: Chociaż ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe. Bo wiem, skąd przybyłem i dokąd idę. Lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę. Wy sądzicie według ciała. Ja nikogo nie sądzę. A jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy. Bo nie jestem sam, lecz jestem ja i ten, który mnie posłał. Przecież w zakonie waszym jest napisane: świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Wtedy mu rzekli: Gdzie jest Ojciec twój? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego. Te słowa wypowiedział, gdy nauczał przy skarbcu w świątyni, a nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. I rzekł znowu do nich: Ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechu swoim pomrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc Żydzi: Czyżby chciał sobie życie odebrać, że mówi: Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie? I rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Wtedy pytali go: Kimże ty jesteś? Jezus odpowiedział im: Po co ja w ogóle mówię do was? Wiele mógłbym o was mówić i sądzić, lecz ten, który mnie posłał, jest wiarygodny, a ja to, co usłyszałem od niego, mówię do świata. Nie zrozumieli jednak tego, że im o Ojcu mówił. Wtedy rzekł Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem
i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w Niego. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli Mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Mówię to, co widziałem u ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. Odpowiadając, rzekli mu, ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze, jeśli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Rzekł im Jezus, gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Dlaczego nie wierzycie mi? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Odpowiadając, Żydzi rzekli do Niego, czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus odpowiedział, ja nie mam demona, ale czczę Ojca mojego, a wy mnie znieważacie. Ja zaś nie szukam własnej chwały, jest taki, kto jej szuka i sądzi. Zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Rzekli mu Żydzi, teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie zazna na wieki? Czyś ty większy od ojca naszego Abrahama, który umarł? Także prorocy umarli. Za kogo się uważasz? Odrzekł Jezus, jeśli ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. I nie poznaliście go, ale ja go znam i gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą, ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Wtedy Żydzi rzekli do niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś. Odpowiedział im Jezus, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni.
Ten rozdział zaczyna się tak zwaną perykopą nierządnicy, czy generalnie tym fragmentem, który jest fragmentem, który mocno uwiera ludzi religijnych. Tak mocno, że z niektórych rękopisów został w historii Kościoła wycięty i dokonano fałszerstwa niektórych rękopisów, usuwając wersety z początkowej części 8 rozdziału na tyle skutecznie, że nawet istnieją wydania Biblii, w których jest to usunięte. Na przykład Biblia Świadków Jehowy nie zawiera tego fragmentu. Ale ten fragment jak najbardziej jest autentyczny i jest zgodny z zasobem rękopisów, które posiadamy jako społeczność ludzka, którą Bóg nam przekazał do zachowywania. W najstarszych rękopisach jest ten fragment. Nie budzi żadnych wątpliwości, że on jest autentyczny. Natomiast przez to, że dokonywano fałszerstw i wycinano go, nie wiadomo tylko, czy on ma być na początku 8 rozdziału Jana, czy w Ewangelii Łukasza. Duch Święty zachowuje słowo i jest to dowód na to, że właśnie tam, gdzie są ataki, są najważniejsze myśli Boże, które są do zachowywania. I musimy mieć pełną wierność Bożą w tym zakresie, pewność, że On zachowuje swoje słowo i to jest właśnie fragment, który tego dowodzi. I tutaj widzimy właśnie działanie ludzkie, które jest skierowane przeciwko temu, co Słowo Boże mówi. Ci ludzie w 5 wersecie powołują się: w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? I jest tutaj pokazana sytuacja, w której jest złapana nieszczęsna kobieta, której zarzucono grzech, którego nie da się popełnić w pojedynkę. I jeżeli byśmy zajrzeli do tych miejsc ze Starego Testamentu, które opisują ten grzech, to są tam dwie sytuacje, które pokazują, jak bardzo fałszywe jest zachowanie tych, którzy ją przyprowadzili. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli doszło do tego grzechu poza miastem, to ukarany miał być tylko mężczyzna i było domniemanie, że on przemocą dokonał tego grzechu, a kobieta krzyczała, ale nikt jej nie słuchał, a więc było domniemanie niewinności kobiety. A więc powinien być przyprowadzony tylko mężczyzna. Jeżeli do grzechu doszło na terenie miasta, to powinno być przyprowadzonych oboje. I jako pierwsi mieli rzucić kamieniem ci, którzy byli świadkami tego grzechu. Tu widzimy rzecz przedziwną. Nie przyprowadzono mężczyzny, podczas gdy akurat z tego paragrafu zawsze powinien być przyprowadzony mężczyzna, a kobieta tylko jeśli do grzechu doszło na terenie miasta. I teraz, jeżeli widzimy ten głęboki fałsz, który tutaj ci ludzie zastosowali, to widać, jak ciemno było w tamtym czasie, a Pan Jezus później przedstawia nam się jako światłość. I tutaj jednoznacznie widać, że ci, którzy sami się uzurpowali do przestrzegania prawa i stanowili taki samozwańczy trzon tych, którzy powołują się na Mojżesza, to widzimy, że faktycznie Pan Jezus jako światłość przyszedł do ciemności i rozświetlił swoim światłem tą gęstą ciemność.
Czyli widzimy, że to się dzieje w świątyni. Świątynia wtedy w Izraelu stoi. I jest wyraźnie pokazane, że jest to w miejscu, w którym powinny być zachowywane najwyższe standardy. Trzeci werset pokazuje, że mamy tutaj uczonych w piśmie i faryzeusze. O faryzeuszach trochę z pisma wiemy, że była to sekta, która miała specyficzny sposób rozumienia pisma. Generalnie fałszywe nauki. Owszem, byli skoncentrowani na niektórych elementach litery prawa, ale tą literę prawa nadmiernie rozszerzali na sfery życia, które w ogóle nie były w zamyśle Bożym do objęcia tą literą. Natomiast uczeni w piśmie mają tutaj ładną nazwę. Natomiast greckie słowo, które tutaj pada, to jest grammateus. To słowo w Starym Testamencie jest oddane w Brytyjce jako pisarz. Jeremiasza 8, rozdział 8, werset mówi, że w kłamstwo obrócili zakon swoim rylcem pisarze. To była specyficzna grupa, dlatego że oni mieli za zadanie bardzo prostą rzecz. Tak jak dzisiaj kserokopiarka. Czyli mieli jeden fragment zapisanego tekstu i mieli go w sposób odwzorować jak najdokładniejszy. I ci uczeni właśnie w piśmie, to jest taka nazwa no na wyrost. Oni nie byli na pewno uczeni. Oni umieli odwzorowywać literki. I teraz zobaczmy. Z jednej strony mamy ludzi, którzy technicznie byli rzemieślnikami, nie musieli przykładać serca do tego, co przepisują, żeby zrobić to dobrze. I z tego byli rozliczani. I mamy tych, którzy w sposób jawny fałszowali Słowo Boże, jak faryzeusze. I te dwie grupy są tutaj pokazane jako ci, którzy się mienią sędziami i przyprowadzają tą nieszczęsną kobietę. Oczywiście musiało to wywołać reakcję Pana Jezusa. I tutaj to mówili, kusząc Go, aby mieć powód do oskarżenia Go. Czyli także ich motywy były fałszywe. Oni nie byli zainteresowani tym, żeby nawet jeśli grzech został popełniony, wymierzyć sprawiedliwość grzechowi, bo mieli obrzydzenie do grzechu, tylko chodziło o to, żeby oskarżyć Pana Jezusa. A więc używali rzeczy, która miała pozór rzeczy dobrej, po to, żeby zaatakować tego, który był celem ich ataku. Czyli tego, który nigdy grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. I widać, że tu jest natarczywość, siódmy werset. Nie przestawali go pytać. To sugeruje, że Pan Jezus na pierwszą reakcję był powściągliwy. Nie było takiej, że tak powiem, od razu odpowiedzi, bo to słowo sugeruje, że to trwało chwilę. Nie przestawali pytać. Pan Jezus w końcu zareagował. Podniósł się i powiedział do nich, i to są bardzo mocne słowa, kto z was jest bez grzechu? Kto z was jest bez grzechu? Kto z nas tu na sali jest bez grzechu? To dotyka sedna jądra ciemności. Ta ciemność, która jest na świecie, wynika z grzechu. I to wynika z grzechu, którego my również jesteśmy rozsadnikiem. I teraz zwraca się do tych, którzy są bez grzechu. Niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, widzimy, że ci ludzie mieli, przynajmniej niektórzy, sumienie.
to sumienie w obecności Pana Jezusa zadziałało. To sumienie, gdy dostanie trochę światła, ma to do siebie, że rusza. I tu jest powiedziane, sumienie ich ruszyło. Ruszyło ich sumienie, w wyniku tego musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja jestem bez grzechu? Odpowiedź, nie, nie jestem bez grzechu. Tutaj jeszcze jest kwestia taka, że niektóre przekłady oddają to, kto jest bez tego grzechu. Czyli bez tego grzechu cudzołóstwa. Ale w naszym tłumaczeniu tak nie ma, więc możemy też to interpretować szerzej. Kto jest bez jakiegokolwiek grzechu, ma prawo wykonać tenże wyrok. I został wezwany do tego, żeby ten wyrok wykonał. Ale nie było ani jednego, który by taki osąd o swoim życiu mógł wydać. I widać, że wychodzą. Wychodzą jeden za drugim. Zaczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i ta kobieta pośrodku. Czyli widzimy, że odeszli od swojego Zbawiciela, który mógł ich od grzechu ocalić. Czyli zamiast zostać i zostać ze Zbawicielem, to działanie sumienia, które tutaj mamy opisane, że sumienie ich ruszyło, spowodowało, że umiłowali ciemność i odeszli w ciemność, zamiast być przy tym, który jest światłem. Zamiast być przy tym, który jest Zbawicielem. Zamiast być przy tym, który jako jedyny może wybaczyć. To jest podobnie jak w Jana 3 rozdział powiedziane, że ludzie nie zbliżają się do światłości, którzy pielęgnują zło w sobie, bo nie chcą, aby ich uczynki były ujawnione. A ci, którzy szukają prawdy, to zbliżają się do światłości, aby było jawne, że ich uczynki są dokonywane w szczerości. Ta kobieta została pośrodku. Jezus, podniósłszy się, rozejrzawszy się, nie widząc nikogo, tylko kobietę, zwraca się do niej z pytaniem, kto z tych, co cię oskarżał, został? Kto z tych, co cię oskarżali, pozostał tutaj? Gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Nie było nikogo, kto mógłby powiedzieć o sobie, że jest bez grzechu, aby móc zgodnie z zakonem Mojżesza dokonać oceny i wykonać wyrok. A ona odpowiedziała, nikt, Panie. Nikt. Nikt nie jest w stanie tego wykonać. Wtedy powiedział Jezus, i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Te słowa pokazują, że Pan Jezus wezwał ją do tego, żeby już nie grzeszyła i że nie wyraził się potępiająco. I także każdy z nas, kto przyjdzie do Pana Jezusa w dowolnym momencie, bo Pan Jezus powiedział, nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. To każdy, kto przyjdzie do Pana Jezusa, nie będzie potępiony, jeśli to zrobi teraz. Jeśli przyjdzie do Pana Jezusa po to, żeby być ze swoim Zbawicielem, ratownikiem, on grzeszników się nie wstydzi. Idź i odtąd już
nie grzesz. I tutaj jest właśnie ciąg dalszy, który pokazuje, że Pan Jezus w nawiązaniu do tej sytuacji mówi: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Każdy, kto poszedł za Jezusem, po wielu latach kroczenia za Jezusem, może potwierdzić, że każda kropka i kreska z tych słów jest prawdziwa. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. To jest wspaniała rzecz, gdy spotykamy Zbawiciela, który złożył swoje życie za nas, stał się za nas zastępcą, stając się za nas grzechem, biorąc na siebie nasz grzech cały. Przyszłe, przeszłe i teraźniejsze grzechy w całości Pan Jezus zgładził na drzewie krzyża. I w momencie, gdy zaczynamy za Panem Jezusem kroczyć, to nie ma tutaj możliwości, aby chodzić w ciemności, jeśli za Nim idziemy, pilnując się Jego jako pierwszego. Rzekli wtedy do Niego faryzeusze: ty sam o sobie świadczysz, świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. Bardzo dziwny zarzut, dlatego że on jest oparty na podstawie formalnej. To wcale tak nie jest, że nawet jeśli jeden człowiek mówi, to od razu kłamie. Po prostu jego świadectwo jest jednoosobowe. I co najwyżej, jeżeli inne fakty świadczą przeciwko temu, co mówi, to można je podważać. Ale jeżeli mówi prawdę, to po prostu mówi prawdę. Nie jest tak, że można zarzucić na tej podstawie, którą oni tu zastosowali. To pokazuje, jak pokrętne było ich rozumienie prawa mojżeszowego. Mojżesz nie powiedział, że jeśli ktoś jeden coś mówi, to kłamie. On po prostu powiedział, że wszystko ma być oparte na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Nie było tam informacji, że jak jeden mówi, to na pewno kłamie. Tylko po prostu nie jest to potwierdzone świadectwo. Tylko tyle. I odpowiedział Jezus i rzekł im: chociaż ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe. Więc tutaj Pan Jezus jednoznacznie pokazuje: ja sam jeden wystarczę. Ja sam jeden jestem wystarczający, żeby uznać moje świadectwo za prawdziwe. To jest po prostu fakt. On jeden, sam z siebie, gdy coś mówi, nie potrzebuje poparcia. Choć oczywiście w dalszych wersetach zobaczymy, że szanując to, co objawił w prawie Mojżesza, również tą zasadę dwóch świadków będzie tutaj sam honorował. Więc sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przybyłem. I to jest fakt, Pan Jezus wie, skąd przybył. I wie, dokąd idzie. Także jest to prawda. I to jest wystarczające, aby świadectwo Pana Jezusa było prawdziwe. On doskonale zna prawdę i tą prawdę zawsze mówi, bo w nim nie ma kłamstwa, nie ma w nim fałszu. I teraz 15 werset. Wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę. W dorozumieniu według ciała. I teraz, jeżeli mamy 16 werset, to dalej Pan Jezus to tłumaczy. Jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy. I powołuje się na tą zasadę dwóch świadków. Czyli, bo nie jestem sam, lecz jestem ja i ten, który mnie posłał. Czyli można powiedzieć, że nie musiałby tego robić, ale honorując zapisy Starego Testamentu, nawet sam Bóg honoruje wszystko, co zapisał. Ja i ten, który mnie posłał. Czyli mamy dwóch. Świadectwo dwóch. I ta zasada często jest przez ludzi lekceważona.
Często jest tak, że jest sytuacja, gdy albo tą zasadę całkowicie się pomija, albo całkowicie ją lekceważy. Ileż fałszywych wyroków w systemie prawnym dowolnego państwa zostało wydanych z naruszeniem tej zasady i po latach okazały się wyrokami niesprawiedliwymi i błędnymi. Zasada dwóch naocznych świadków. Ale tu mamy dwóch prawdomównych. Dwóch, którzy mówią prawdę. Dwóch, którzy nie są w stanie kłamać, bo nie jest to w ich charakterze. Ja i ten, który mnie posłał. Apostoł Paweł był tym, który prześladował Kościół. I widzieliśmy, że na początku, gdy chciał się przyłączyć do wierzących, to wierzący, wiedząc, że on jest tym, który kiedyś ich prześladował, albo po prostu w innych rejonach zwyczajnie go nie znając, nie chcieli go przyjąć, ale poświadczył za niego jeden brat. I ten jeden brat, Barnaba, był tym, który potwierdził. I nie mamy informacji, żeby tam jeszcze był ktoś jeszcze tu do tych potwierdzających. A tutaj jest ja i ten, który mnie posłał. I tą zasadę też stosujemy, gdy ktoś z nas jedzie gdzieś daleko. I potwierdzenie też kładziemy na kawałku papieru lub e-mailem i podpisane jest to przez co najmniej jednego, dwóch, czasem trzech braci. Wystarczy ten, który jedzie i jeden brat, który poświadcza. Jeśli podpiszę dwóch lub trzech, nie jest to naruszeniem tej zasady, ale minimum jest ja i ten, który mnie posłał. A przecież w zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Czyli tutaj jest jedna rzecz prawda. Prawda wystarczy zakomunikowana przez jednego Pana Jezusa, który mówi prawdę. Ale od strony prawnej, od strony zakonnej, świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. To jest właśnie ten fragment przytoczony z zakonu mojżeszowego. I ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. A więc od strony formalnej ci ludzie, zwłaszcza faryzeusze, którzy tacy byli skrupulatni w przestrzeganiu prawa mojżeszowego, nie mieli już podstaw do tego, żeby podważać wiarygodność tego świadectwa. Wtedy mu rzekli: gdzie jest Ojciec twój? Jezus odpowiedział: nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mojego. I tak właśnie jest, że my mamy powiedziane, że kto widział mnie, widział Ojca. Faktycznie znamy Ojca przez Pana Jezusa Chrystusa. On przyszedł i opowiedział, objawił, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy, aż w końcu przemówił przez Syna. Albo Ewangelia Jana, 1:18, że Boga nikt nie widział, ale jednorodzony Syn Go objawił. Te słowa wypowiedział, gdy nauczał przy skarbcu w świątyni, a nikt Go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Widzimy, że dopóki nie jest wyznaczona godzina Pana Jezusa, nie ma możliwości, aby te siły ciemności mogły się do Niego zbliżyć. Również tak jest w przypadku wierzących, którzy dopóki Bóg chce, aby byli na tej ziemi, są nieśmiertelni. A gdy wyznaczona przez Boga godzina nadejdzie, to wtedy następuje odejście wierzącego z tego świata. Nie mamy zatem się bać, tak Pan Jezus mówi zresztą w Piśmie
Jest to zapisane w Mateusza 10:28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który zarówno duszę i ciało może zniszczyć w piekle. I rzekł znowu do nich: ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechu swoim pomrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. To jest bardzo ciekawa kwestia. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus faktycznie dla tych, którzy nie mają otwartego serca dla Pana Jezusa, jest niedostępny. Jedyna kwestia, w jakiej się mogą z Nim skontaktować, to kwestia nawrócenia. Kwestia: Boże, zgrzeszyłem, potrzebuję Twojego ratunku. Wszystkie inne tematy są tematami, które zupełnie nie są tutaj kwestią, która grzesznika jakoś upoważniałaby do tego, żeby stawić się przed Bogiem. Rzekli więc Żydzi: czyżby chciał sobie życie odebrać, że mówi: dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie? I rzekł do nich: wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Jednoznaczna deklaracja, że ten świat dzieli się, albo ta rzeczywistość dzieli się na takie dwa obszary, które Pan Jezus tu zdefiniował: niskość, wysokość. I my jako chrześcijanie, gdy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, zostaliśmy przeniesieni w okręgi niebieskie, bo tak mówi list do Efezjan, i wy jesteście osadzeni w okręgach niebiańskich. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, i jesteśmy domownikami Boga, jako dzieci umiłowane. To jest fakt. Czy pamiętamy to w codziennym życiu, że my jesteśmy z wysokości? My nie jesteśmy z tego świata. My w tym świecie jedynie jesteśmy jako przedstawiciele wysokości i nie jesteśmy z niskości. To jest bardzo ważna kwestia, żeby każdego dnia działać w zakresie tej świadomości, że to jest zwyczajnie fakt. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Ja jestem. To też jest ważna kwestia. Uwierzycie, że to ja jestem. Uwierzycie, że ja jestem. Ja jestem, ego eimi, jest odpowiednikiem hebrajskiego imienia Bożego, które nie było przez Żydów wymawiane, znaczące po prostu będący. Ja jestem. Jest nieznane to, w jaki sposób należy je wymawiać, dlatego że Żydzi go nie wymawiali, a zapis hebrajskiego imienia Bożego, tak jak zresztą wszystko w tamtym czasie, było tylko spółgłoskowe, czyli znamy tylko spółgłoski, które na polski, gdybyśmy chcieli je jakoś zaadaptować, to by było JHWH. I oni zamiast tego czytali Adonai. Całkowicie nie tak, jak na to imię należy wypowiadać, dlatego że uważali, że to jest nie do wymawiania, jest zbyt święte. A Pan Jezus mówi do tych Żydów, że to On właśnie nim jest. Ja jestem. Jak czytamy w Ewangelii Jana, to gdy pada ta formuła ja jestem, to warto zadać sobie pytanie, czy rozumiemy również tą kwestię, że jest to odpowiednik starotestamentowego imienia Bożego. I Pan Jezus jednym słowem mówi tutaj: to ja jestem tym Bogiem, którego czcili wasi ojcowie. To ja jestem jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Kto nie uznaje boskości Pana Jezusa Chrystusa, umrze w swoich grzechach. Wtedy pytali go: kimże ty jesteś? No, widać ewidentnie, że mamy do czynienia
z ludźmi, którzy albo świadomie brną w tym swoim fałszu, albo zwyczajnie są niezorientowani, o co chodzi. I to, że to mogą być ludzie całkowicie niezorientowani, niech posłuży fakt, gdy rozmawiali w gronie najbardziej zaawansowanych uczonych w piśmie i Nikodem powiedział odnośnie Pana Jezusa ciepłe słowo w tym gronie, a oni go wtedy zakrzyczeli argumentacją, czy prorok pochodzi z Galilei? Żaden prorok nie powstał z Galilei. Jakaż straszna ignorancja tych ludzi, ponieważ przecież prorok Jonasz pochodził z Galilei, który ma odrębną księgę. Czyli ci ludzie, którzy mienili się znawcami zakonu i nauczycielami ludu, tak podstawowej, elementarnej rzeczy nie wiedzieli. To tak jakby ktoś powiedział, że umie prowadzić auto, a nie wie, że ma usiąść na siedzeniu z przodu i że ma chwycić za kierownicę, gdy jedzie. To jest tak podstawowa wiedza. To są zwyczajnie fakty. Można nie rozumieć interpretacji, ale fakty na tego typu stanowisku są konieczne do znania. Wiele mógłbym o was mówić i sądzić, lecz ten, który mnie posłał, jest wiarygodny. Ja to, co usłyszałem od niego, mówię do świata. Jednoznacznie Pan Jezus pokazuje się tutaj jako ten, który jest właśnie światłem świecącym w ciemnym miejscu. I mamy to potwierdzone, co przed chwilą powiedzieliśmy. Słowo Boże mówi wyraźnie. Nie zrozumieli jednak tego, że im o Ojcu mówił. Jak można po takich słowach, będąc nauczycielem w Izraelu, tego nie rozumieć? No, nie można. Były to po prostu takie warunki. Kompletna ciemność. Ci, którzy mieli być światłem, bo jest powiedziane, że kapłan ma pilnować poznania i oni tego nie robili. Wtedy rzekł Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Znowu jest to powołanie ego eimi, odpowiednik starotestamentowego imienia, którego Żydzi nie wymieniali, które znaczy będący. Że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Czyli widać jednoznacznie, że Pan Jezus po raz kolejny wyraźnie zaświadcza, że On jest nie tylko jedno z Bogiem Starego Testamentu, ale że On sam tym właśnie Bogiem jest. Jeśli znaliby Pisma, od razu przyszłoby im na myśl co najmniej kilka miejsc. Jedno z nich to jest Zachariasza. Zobaczą tego, którego przebodli. I oni w ogóle nie kojarzą tych rzeczy. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w Niego. To jest bardzo ciekawa informacja. Dlatego, że to są dziwni wierzący. Gdyż jest pokazane dalej, 31 werset, mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. I ci Żydzi, którzy uwierzyli w Niego, mają tutaj taką zaleconą rzecz. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Brzmi to jak warunek i faktycznie chodzi o to, że to każdego z nas dotyczy. Jeśli chcesz być uczniem Pana Jezusa,
to wytrwały sposób musisz trwać w Słowie Bożym, w Słowie Pana Jezusa, czytać Biblię regularnie i w dużych ilościach, zastanawiając się nad tym, co czytasz, przeżuwając te prawdy. Inaczej nie ma szans na to, aby być prawdziwie uczniem Pana Jezusa. Można być wtedy tylko nominalnym uczniem Pana Jezusa z nazwy, podając się za ucznia, jeśli się nie trwa w Słowie Pana Jezusa. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. To jest bardzo ciekawe sformułowanie, bo jest powiedziane, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. To są jak gdyby dwa ważne, oddzielne, ale ważne do osiągnięcia wspólnie rozdziały. Po pierwsze jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To jest ważne dla Boga, bo Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Ale Bóg także chce, aby wszyscy do poznania prawdy doszli. Czyli po zbawieniu jest szkoła Boża, tak byśmy to określili naszymi współczesnymi kryteriami. Jesteśmy wtedy przyjęci do Boga, do uczniostwa. To może nie jest dla nas zbyt dobrze zrozumiałe, bo zawodowe szkolnictwo jest obecnie w odwrocie. Ale kiedyś było tak, że gdy było się przyjętym na ucznia, to ten mistrz, który przyjmował na ucznia, przyjmował dosyć wcześnie tych uczniów. Na samym początku kiedyś słyszałem opis akurat z zakładu drzewnego takiego rzemieślnika, bo akurat to był obszar mojego kształcenia podstawowego, że ten uczeń przez pierwszy rok miał jedynie takie rzeczy jak posprzątać warsztat przed pracą i posprzątać warsztat po pracy. Nie wolno mu było dotykać tych urządzeń. Nic nie wolno mu było robić. Oczywiście jak było coś do przeniesienia, to mógł ewentualnie pomóc przenieść. Tak to tylko patrzył. I to trwało jakiś czas, aż ten mistrz stwierdził, że jest pora na kolejny etap wtajemniczenia. I zanim doszło do zrobienia jakiejkolwiek pierwszej rzeczy przez tego ucznia, to chwilę to trwało. I oczywiście słowo terminować nie pasuje do chrześcijaństwa, natomiast jest faktycznie tak, że najpierw się Panu Jezusowi przypatrujemy i widzimy Go w różnych sytuacjach, jak się różnie zachowuje. Czytamy Jego słowa, starając się wniknąć w ich treść i rozumiemy zarys. Potem, jako uczniowie, uczymy się większej liczby szczegółów i pogłębiamy tą wiedzę. Dlatego jest bardzo ważne, żeby to robić wytrwale. Bo jeżeli się wypadnie z terminu, to wtedy się dużo traci. Trzeba w zasadzie zaczynać dwa kroki wcześniej, niż się przerwało. Bardzo łatwo jest wszystko zaprzepaścić, odbudować jest bardzo trudno. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ta prawda czyni wolnym. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie. Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. To jest prawda dla ucznia. Jeżeli ulegamy jakiemuś grzechowi, stajemy się niewolnikiem tego grzechu. Ten grzech zaczyna nami rządzić. I niewolnik ma to do siebie, że nie ma własnej woli, tylko ma wolę grzechu. Im więcej takich grzechów wierzący dopuszcza w swoim życiu w aktywności, tym więcej obszarów przez te różne grzechy będzie zdominowane. I to różne mogą być tego przejawy. I dlatego powinniśmy pamiętać o tej sztywnej zasadzie. Jeśli
ulegamy, to stajemy się niewolnikiem tego, czemu ulegamy. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. To jest też bardzo ciekawa kwestia, dlatego że w innym miejscu Słowa Bożego mamy porównanie, że dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika. Dopiero jak urośnie, staje się synem i usynowienia dostępuje. Co za różnica? Kiedyś brat Bileter tą kwestię wyjaśnił w ten sposób, że jeżeli mamy dziecko, które tylko pod wpływem tego, że jest na utrzymaniu rodziców, wykonuje polecenia, to jest tylko tym dzieckiem, jak niewolnik. Ono jest zależne finansowo. Musisz zrobić to, bo nie dostaniesz pieniędzy. Musisz zrobić tamto, bo coś tam. Czyli to są tego typu narzędzia wzajemnego terroryzowania się. Niewolnik oszukuje rodzica, rodzic z kolei tą swoją władzę realizuje jak nadzorca niewolników. Nie ma tu żadnej relacji. To jest relacja toksyczna. Natomiast jeżeli nagle dziecko zaczyna miłować swojego ojca i rozumie, że ten ojciec, ta matka, ten rodzic to jest właśnie ktoś, kogo miłuje, to zaczyna dochodzić do usynowienia. Nie ma tu ocurczenia, ale tu chodzi generalnie o to, że zarówno dziewczynka, jak i chłopiec może tego doświadczyć, że miłując swojego rodzica chce robić to, co się rodzicowi podoba i ścigać to, co rodzicowi przynosi przyjemność, chronić rodzica przed tym, co przynosi rodzicowi przykrość, reprezentować rodzica tak, jakby sam rodzic był w tym miejscu, gdy są jakieś kwestie do robienia. I to jest właśnie wtedy usynowienie. A więc relacja chrześcijanina z miłującym ojcem ma być taka, żebyśmy byli synami Bożymi. A więc takimi, którzy są właśnie odczytującymi ze Słowa Bożego życzenia Bożego serca i stosującymi je we własnym życiu jako te, które mają być naszym codziennym pokarmem. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I tutaj pojawia się jeszcze raz kwestia taka, że Pan Jezus pokazuje swoją boskość, pokazuje, że zanim Abraham był, On był. Pokazuje także kwestię taką, że kto się nie narodził na nowo jest z diabła i ma diabła za ojca. To jest w okolicach 43 wersetu. Także jest pokazana kwestia posłuszeństwa, 47 werset. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Tą samą myśl mamy opisaną w listach Jana, czyli tego samego autora, który napisał tą Ewangelię. I także jest tutaj kwestia taka, jaką chrześcijanin postawę powinien mieć w swoim życiu, a Jezus jest tego wzorem, bo jest wyraźnie pokazane, że my mamy szukać chwały tego, który jest naszym Ojcem. I niestety 59 werset tego rozdziału, będący reakcją na to, że Pan Jezus po raz kolejny powiedział, że jest Bogiem Starego Testamentu, bo tutaj widzimy 58, wtedy Żydzi rzekli do Niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś, odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, zanim Abraham był, ja jestem. Pokazał się tutaj znowu jako przedwieczny Bóg Starego Testamentu. Bóg, jestem, który jestem, jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na Niego. Kto porwał kamienie? Niektórzy mówią, że to ci, którzy słyszeli, gdy Jezus mówił do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, bo tak się zaczyna 31 werset.
A inni mówią, że to właśnie ci Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa, tak się zachowali. No więc w pierwszym przypadku nie ma czego wyjaśniać. Czyli niewierzący ludzie będący świadkiem tej rozmowy, gdy Jezus mówił do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, po prostu nie byli w stanie tego znieść i zareagowali agresją. Natomiast jeśli weźmiemy tą bardziej wymagającą wyjaśnienia kwestię, to byłby tutaj przykład na to, że istnieje coś takiego jak ludzka wiara. Taką ludzką wiarę na przykład miał Szymon Czarnoksiężnik, który uwierzył i dał się ochrzcić, ale nie miał żadnej cząstki ani udziału w tym, co było głoszone przez apostołów. Mamy to opisane w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich, ewentualnie plus minus jeden rozdział, może nie pamiętam dokładnego adresu. A więc ten człowiek, który jest wyraźnie napisany przez Ducha Świętego, że uwierzył, nie miał zbawiającej wiary, tylko miał wiarę, którą można by powiedzieć, że nie była zbawiającą wiarą. Czyli coś takiego jak ludzka wiara istnieje. Demony również wierzą i drżą, mówi apostoł Jakub. I tu byśmy mieli do czynienia również wtedy z takim aspektem, że ci Żydzi uwierzyli w Niego w sposób, który był pozbawiony tego elementu całkowitego zawierzenia osobę i dzieło Pana Jezusa Chrystusa, oparte jedynie na to, że uwierzyli jakiemuś wybranemu aspektowi powiązanemu z fałszywym przeświadczeniem. Bo to widzieliśmy u Szymona Czarnoksiężnika, że on sobie myślał, że z religii można zrobić niezły biznes. Uwierzył w to, jako okultysta rozumiał, że istnieją rzeczy nadprzyrodzone, więc rozumiał, że apostołowie mają taką władzę i moc, żeby przez włożenie rąk udzielić komuś tej dziwnej mocy, która powoduje takie dziwne zamieszanie. Nie wiem, czym kierowali się ci tutaj, o których jest powiedziane, że uwierzyli w Niego, ale jeśli jest to przykład, że to oni chcieli zamordować Pana Jezusa w wyniku usłyszenia prawdy, to byłby to aspekt tej ludzkiej wiary, która nie zbawia, która jedynie jest wiarą podobną do wiary demonów. I główna lekcja z tego. Pan Jezus Chrystus przyszedł na nasz ciemny świat i jest światłością. Nieważne jak gęste są ciemności, my mamy tego, za którym możemy iść i wtedy będziemy chodzić w świetle.